W ubiegły piątek Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy odwołała aż trzech dotychczasowych członków zarządu, pełniącą do tej pory obowiązki prezesa spółki Justynę Majsnerowicz, a także wiceprezesów Pawła Byrdę i Jacka Janiszka. Obowiązki prezesa Puławskich Azotów czasowo będzie pełnił Hubert Kamola, do niedawna przewodniczący Rady Nadzorczej, menedżer posiadający 20-letnie doświadczenie w branży chemicznej. Dodajmy, że w latach 2009-2016 Hubert Kamola pełnił funkcję dyrektora handlowego Grupy Azoty Puławy. Stanowisko prezesa będzie piastował do czasu wyłonienia nowej osoby w postępowaniu kwalifikacyjnym. To jest mój pierwszy dzień w pracy. Spółkę oczywiście znam z perspektywy Grupy Azoty, również wiceprezesa Grupy Azoty. Już miałem okazję 2-3 tygodnie zapoznać się ze szczegółami, no ale przed nami ciężka praca. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty miałem okazję zapoznać się z kluczowymi danymi, jeżeli chodzi o sponsoring. W Puławach na sponsoring i darowizny na przestrzeni ostatnich 8 lat wydano ponad 40 milionów. Nie potrafię do dzisiaj zrozumieć, dlaczego sponsorowaliśmy kluby piłkarskie z Padwy, z Terespola, z Zamościa, z Włodawy, dlaczego sponsorowaliśmy szereg różnych kółek gospodyń wiejskich z miejscowości i wsi, których nawet nie potrafię przytoczyć nazw, a generalnie zlokalizowane są w okolicach Podkarpacia, Małopolski, Mazowieckiego, kompletnie niezwiązane z biznesową działalnością naszej spółki. To, co się dzieje w mieście, jest bardzo ważne dla nas. Jako spółka chcemy mieć istotny wkład w rozwój również tej społeczności od strony kulturalnej, sportowej. Musimy przede wszystkim postawić biznes na nogi i zacząć dopiero zastanawiać się, jak możemy kontrybuować do tej lokalnej naszej społeczności. Dodajmy na koniec, że obecnie zarząd Puławskich Azotów składa się z dwóch osób: Huberta Kamoli i Andrzeja Skwarka.